Moi drodzy, witamy Was na trzeciej części tematu funkcje parzyste i nieparzyste. Pokażę Wam zadanie 338, które zadałem w poprzednim temacie, ale spróbujemy jeszcze zrobić wspólnie. Wykaż, że funkcja określona poniższym wzorem nie jest ani parzysta, ani nieparzysta. I teraz tak, zaczynamy od badania parzystości, czyli piszemy sobie parzystość. Ola, Ty napisz obok nieparzystość. Czyli piszemy parzystość i nieparzystość. Nieparzystość. I teraz, żeby funkcja była parzysta i nie, albo nieparzysta, musi zachodzić taki sam warunek, czyli dziedzina. Czyli na środku piszemy d dwukropek. I czego nie wolno robić w matematyce? No, dzielić przez 0. Dzielić przez 0, czyli mianownik musi być, moi drodzy, różny od zera. Właśnie, no to patrzymy. Różny od zera. X minus 1 różny od zera i x plus 1 musi być różny od zera. Czyli widzimy, że x jest różne od jedynki i x jest różne od minus jedynki. Czyli widzimy, że funkcja jest symetryczna, bo wszystkie punkty, na przykład dwójka, trójka, piątka, szóstka, mają swoje odpowiedniki ujemne. Czyli pierwszy warunek jest spełniony, więc lecimy do drugiego warunku. I teraz tak, jaki był warunek przy parzystości? F od minus x musiał się równać f od x. Ola, napisz to samo co ja, ale tutaj daj minus. Czyli przepisz. O, tutaj na tej wysokości. F od minus x. F od minus x. Zamknij nawias. Równa się minus f od x. Minus f od x. F od x. Przepisz to. W nawiasie x. Tak. I teraz tak. Pokażę Wam, ile wynosi f od minus x. Robimy to następująco. Piszemy sobie f od minus x równa się. I za x wstawiamy minus. Ola, ile to jest minus i minus w matematyce? Plus. Plus. A tutaj za x wstawiamy minus, czyli jest minus x minus 1 w nawiasie minus x plus 1. I teraz patrzymy, czy wyjdzie nam to samo. Widzimy, że jest dużo minusów, a w matematyce dążymy, żeby było ich mało. Minus i minus da nam plus, czyli 6 plus x. Tutaj, moi drodzy, możemy sobie minusa wyłączyć przed nawias. Czyli będziemy mieli minus x plus 1, a tu jak wyłączymy minusa przed nawias, to będziemy mieli, moi drodzy, x minus 1. No i teraz, ile to jest minus i minus w matematyce, jak pomnożymy te elementy z sobą? Plus. Czyli możemy przejść tutaj, że mamy 6 plus x, a tutaj mamy x plus 1. I tutaj mamy... bo minus i minus dał plus. A i tutaj mamy x minus 1. I teraz, Ola, rzućmy okiem, czy wyszło to samo. Zobaczmy. X plus 1 i x plus 1 się zgadza. X minus 1 i x minus 1 się zgadza, ale góra się nie zgadza. Czyli to jest różne od f od x, czyli pokazaliśmy, że funkcja nie jest parzysta. Funkcja nie jest parzysta. Nie jest parzysta. A może jest nieparzysta. Ola, przepisz tą funkcję, którą o tutaj masz u siebie, czyli napisz f od minus x to się równa f od minus x, f od minus x, minus x. Trochę piszesz jak czwórkę. No wiem, nie mogę tego pisać. No, równa się i przepisz tą funkcję. 6 plus x, x plus 1 przez x minus 1. Kreska łąkowa. Ola, pod kreską. Pod kreską. Napisz x plus 1. Oto x plus 1. Zamknij nawias. I x minus 1. X minus 1. OK. I przejdź na drugą stronę. I teraz tak. Napisaliśmy f od minus x. A teraz zobaczmy, ile wynosi minus f od x. Minus f od x to tak naprawdę postawienie minusa w tym miejscu. Czyli zobaczcie. Minus 6 odjąć x, a dół przepisujemy. Możemy oczywiście zmienić kolejność, bo mnożenie jest przemienne, czyli tu możemy napisać x plus 1, x minus 1. Nie będzie to błąd. No i teraz liczymy do końca. Minus, jak tu jest szóstka, to będziemy mieli minus 6. Minus i minus da w matematyce plus. No i teraz musimy pomyśleć, czy będziemy mieli tutaj to samo. Zobaczcie, x plus 1, x minus 1 się zgadza, ale tutaj jest 6 plus x, a tutaj jest minus 6 plus x, czyli nie wyszło to samo. No
czyli piszemy funkcję f od minus x jest różne od f od x, możemy napisać od f od minus x różne od minus f od x. Funkcja jest nieparzysta. Funkcja jest nieparzysta. Dobrze, i mówię tutaj, próbujcie sobie robić zdanie 338. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. I teraz mała taka uwaga, jeżeli pierwszy warunek nie będzie już spełniony, bo tu jest pierwszy warunek, czyli to jest nasz pierwszy warunek, o, to drugiego warunku nie ma co liczyć. A tutaj rozpracowujemy sobie, moi drodzy, drugi warunek. Dobrze, dziękuję za uwagę, do usłyszenia na kolejnych lekcjach.